Przeszkadza mi czasami to, że na pewno w takiej telewizji śniadaniowej, kiedy nie ma czasu na pogłębianie wywiadu, tego czasu antenowego jest po prostu mało. I czasami moje meandry, psychologiczne meandry umysłowe prowadzą mnie po prostu w głąb i nie można mnie zatrzymać. Na szczęście mam bardzo aktywnego partnera obok siebie, Filipa, który w bardzo łatwy sposób potrafi mnie stamtąd wyprowadzić, zadając nagle kompletnie nieoczekiwane pytanie, które jest w ogóle z zupełnie innej bajki. No i wtedy wracam, ale rzeczywiście mam taką czasami manierę zadawania pytań, których uczyliśmy się na studiach i rzeczywiście mam czasami taką potrzebę pogłębiania, na co nie ma po prostu czasu. Pewnie trzeba byłoby zapytać moich mężczyzn i myślę, że ich zdania byłyby podzielone, to znaczy oni sami nagle mogliby być też podzieleni, bo ja słyszałam zarówno to, że spotkanie ze mną było najbardziej terapeutycznym wydarzeniem w ich życiu i taką wędrówką wewnątrz i czymś niepowtarzalnym absolutnie i często było imperatywem do tego, żeby iść na terapię później. Nie wiem, czy z mojego powodu, czy z powodu psychologii. Ale też rzeczywiście słyszałam, że bywam męcząca w doszukiwaniu się drugiego dna, w dopytywaniu, w analizowaniu, że to jest uciążliwe, że to jest często niepotrzebne, że po prostu trzeba żyć. Więc ja też nieustająco się uczę od moich partnerów tego, żeby tym psychologiem nie być cały czas.